witamy wszystkich jeszcze raz. Dzisiaj taki temat krótki. Tak, chociaż można o nim gadać godzinami, ale za ponieważ długo żeśmy ostatnio rozmawiali. Stwierdziliśmy, że ponad godzina to nie wytrzymujecie. I zresztą my też, jak oglądamy jakieś filmy, to ponad godzina to jakby to był może jakiś film fabularny albo coś, tutaj się krew lała. Takie jakieś rzeczy to może. Tak więc dzisiaj krótsze spotkanie na temat motywacji. O motywacji również jest w naszej książce. Tak więc chcemy przypomnieć tylko tym, którzy już mają naszą książkę, że warto do niej sięgnąć, bo tam jest na kilku stronach, na kilkunastu stronach opisane, jak motywować uczniów, przedszkolaków do działania. Jest kilka podstawowych narzędzi, które myślę, że można w łatwy sposób przetransponować na wasze aktywności. Są tam propozycje, sugestie. Nie ma sensu, żebym tutaj do tego wracał i czytał. Natomiast o tyle jest to ważne, że bez tej motywacji wewnętrznej nie uda nam się tak naprawdę... Nie będzie chciało nam się chcieć. Nam, ale też nie uda nam się wytworzyć w dzieciach chęci do uczenia się dla samych siebie. Ponieważ tak długo, jak nie uda nam się do tego ich przekonać, ta edukacja bez będzie nieefektywna. I bez rzeczywiście spojrzenia na nią bardzo głęboko i tak najpierw gdzieś tam do siebie wewnątrz, nie ma co tak naprawdę ruszać nawet nie tylko z planem daltońskim, ale z żadną taką po prostu edukacją. Bo to, na czym nam zależy, dorosłym, to aby dzieci jak najszybciej zaczęły dojrzewać również w tym obszarze edukacji dla samego siebie. W planie daltońskim jest to wyjątkowo potrzebne, ponieważ jest bardzo dużo samodzielnych działań i z jednej strony ta samodzielność w funkcjonowaniu dzieciaków budzi w nich tę motywację wewnętrzną, ale zanim zaczną to robić, to też musimy ich trochę zainspirować, żeby rzeczywiście chciało im się chcieć. Jak nie będę czytał, tak jak powiedziałem, tutaj całego tego rozdziału motywacji naszej książki, ale chciałem powiedzieć, że jest tutaj też taki obrazek, który skraca, tutaj chyba teraz widzicie to w negatywie, bo to jest na tej przedniej kamerze na live'ie, ale jest taki skrót właśnie dotyczący tego, w jaki sposób budzić motywację wewnętrzną, co na nas wpływa, jakie czynniki są zewnętrzne, wewnętrzne. Tak więc po przeczytaniu można sobie ten rysuneczek skserować, gdzieś go mieć pod ręką i do niego zaglądać, tak aby podczas działań w czasie normalnej pracy z dziećmi mieć na uwadze, żeby jak najwięcej aktywności miało te elementy, o których my piszemy w naszym materiale, bo wiemy, że to działa. I teraz ten właśnie moment, do którego tutaj Ania chciała już wcześniej. Jak widzicie, ten rysunek to jest myślografia, tak to się nazywa w języku polskim. Jest to swego rodzaju słowotwórstwo. Pojawiło się takie słowo jakiś czas temu. To też nazywane jest z angielskiego sketchnoting. Natomiast nas to bardzo zainteresowało, ponieważ w czasie naszych zajęć z wami, z nauczycielami i z rodzicami, w czasie prezentacji też staramy się jak najbardziej uatrakcyjnić nasze spotkania, tak aby najwięcej pozostało zapamiętane. Bo już udowodniono wielokrotnie, że jeśli tylko się o czymś mówi, albo się tylko coś pokazuje, albo się tylko czyta o czymś, to nie zostaje w głowie. Tak więc trzeba uruchamiać dodatkowe działania, pobudzać mózg do tego, żeby to zapamiętać. Jak już zapamiętamy, to bardzo łatwo nam później w ramach skojarzeń wracać do tego i wykorzystywać tą Bo jeżeli tylko działamy jednym kanałem, to niewiele zostanie u odbiorcy. Tak jest. Nie wdrukowuje się u nas w pamięć. Ja wypowiadam się często na portalach nauczycieli przedszkoli o tym, żebyśmy nie wizualizowali działań dzieci i przylepiali im, nawet jeżeli tylko pozytywnie przylepiamy im znaczki za to, że są najlepsze czy najgrzeczniejsze, to jeżeli ktoś tego znaczka nie dostanie, to on jest automatycznie oceniany negatywnie. A jeżeli jeszcze jest to wizualnie określone dla wszystkich,
to widzimy, kto jest najlepszy, a kto nie. To wcale nie wzbudza chęci do działania, ani nie... Demotywacyjne to jest. To jest demotywacyjne. Zaczynamy bardziej rozrabiać, bo i tak już jesteśmy słabi. I sami tak naprawdę wprowadzamy dzieci w ten wyścig szczurów. Tak. Kto lepszy, kto ma ile więcej znaczków. Jeżeli chcemy wprowadzić system żetonowy, to wprowadzajmy właśnie czy fasolki, czy makaron, ale dla grupy. Nie dla Jasia, Kasia, Ani czy Roberta, tylko że grupie się udało i dostaje fasolkę. Za zbierane fasolki no, można określić wcześniej zestaw niespodzianek dla grupy. Czy to będzie pizza party, czy to będą lody, czy to będzie zabawa jakaś ulubiona, książka, ale otrzyma to cała grupa. A indywidualne psychologii rozwojowej to jest złe. Nawet jeżeli rodzice, jeżeli mówicie, że rodzicom się podoba, jeżeli dzieciom się podoba, to jest złe. Po prostu. I nie można mówić na coś, co jest złe, że jest dobre. Znaczy, zdajemy sobie sprawę z tego, że tak od wielu lat było i w wielu miejscach jeszcze jest i traktuje to się jako coś naturalnego, normalnego. Nie mając świadomości, jak to działa. Tak więc my z tym walczymy nie po to, żeby powiedzieć, że ktoś źle uczy, tylko mówimy, że nie wszyscy wiedzą, dlaczego to wpływa negatywnie. Tak. I dlaczego, staramy się tłumaczyć, dlaczego z tego warto zrezygnować. I nawet jeśli naciskają was rodzice, żeby w ten sposób motywować nagrodami i karami, to tłumaczcie im, że współczesna nauka wie, że mózg człowieka działa trochę inaczej i tego typu zachowania... A wiemy, co z każdym rokiem coraz więcej. Tak, i tego typu zachowania na pewno nie zachęcą dziecka do uczenia się. Ponieważ nagroda i kara jest podstawową funkcją motywowania w sytuacji, kiedy mamy proste czynności niewymagające kreatywnego myślenia. Jeśli natomiast chcemy w procesie działań wykorzystać swój mózg do tego, aby szukać niestandardowych rozwiązań, bo dojście do pewnego etapu, do etapu końcowego, można dojść różnymi drogami, czyli nie mamy takich algorytmicznych działań, czyli po kolei jest ustalony jakiś algorytm dojścia, tylko możemy dojść różnymi drogami, wymagających kreatywności, pomysłowości. Tak jest w edukacji, bo dzieci w różny sposób się uczą. Jeśli chcemy, żeby się dziecko czegoś nauczyło, to nie my możemy mówić mu, naucz się tak, jak do tej pory na przykład się ja uczyłem, czy uczyły dzieci z poprzedniej klasy, z poprzedniej grupy, bo każdy jest inny. Znamy takie pojęcie jak indywidualny profil uczenia się. Czyli musimy najpierw rozpoznać ten indywidualny profil uczenia się każdego dziecka i dopiero zacząć z tym dzieckiem tak pracować. Oczywiście można powiedzieć, że jest to ogrom pracy. Tak. Ale jeśli chcemy efektywnie uczyć, i żeby dziecko osiągnęło sukces, to musimy to zrobić. Jeśli potraktujemy wszystkich tak samo i wybierzemy, dla nas wydałoby się najbardziej optymalny sposób uczenia się, to niestety on będzie optymalny tylko dla części z dzieci. Bo statystyka mówi to, że każdy z dzieci jest inny. Oczywiście mogą być grupy mające te same talenty, te same profile uczenia się, ale nie będzie dotyczyło całej grupy. Jeżeli wam bardzo zależy, żeby dawać dziecku jakąś element motywacyjny, to róbcie indywidualne dróżki dotarcia do danego celu, które są w ich portfolio. Jeżeli mówimy o, bo kształtujemy samoobsługę, wiązanie butów, ubieranie się i rozłóżmy to na poszczególne mniejsze etapy i pokazujemy dziecku indywidualnie, pionowo, wzrostowo, na jakim etapie opanowania danej umiejętności już jest. Natomiast, i że on to zrobił. I nie róbmy tego rankingu, kto jest jaki, bo pamiętajmy, nie mamy w grupie samych małp. Tym bardziej na etapie przedszkolnym, no jest to dla mnie szaleństwo, to co się dzieje. Drugim takim reliktem przeszłości popeerelowskiej, której ja walczę, no to są te dekoracje w salach wykonywane przez panie. I teraz widzę, jest szum, bo panie się dzielnie przygotowują do jesieni. I ja nadal nie rozumiem, dlaczego w salach pracę, dekoracje wykonują nauczycielki. I dlaczego jesień ma wyglądać jak pani jesień? I kto powiedział, że jesień jest kobietą i ma suknię na przykład w liście? A może jesień wygląda inaczej? Może dajmy dzieciom... A może jesień jest facetem? A może jesień jest facetem, tak. Dlaczego nie? Jest w pan w uczystym płaszczu,
skórzanym, brązowym. Oczywiście, czytajmy wiersze i zaczynajmy rozmawiać z dziećmi. Dzieci się wyobrażały. Otwierajmy je. Dlaczego dzieci mają mieć jeden wzorzec narysowany na gazetce? Ja w ogóle nie rozumiem, co to jest gazetka w szkole podstawowej, w przedszkolu tym bardziej. Jaki cel ma gazetka jesień? To są wykonana metody przez pani. To jest, ćwieczka, no. To jest metoda lat 60., która nie wiem dlaczego ciągle jest. Jeszcze słyszę straszne rzeczy, że to panie kupują za swoje pieniądze kartony, materiały z tych swoich pensji i robią gazetkę, bo pani dyrektor im każe. Kobiety dyrektorki, po co ta gazetka dla dzieci? Ja tego po prostu nie jestem w stanie zrozumieć. Pamiętajmy, że na wczesnym etapie rozwoju, kiedy rozwija się mózg, mamy największy wpływ na rozwój estetyki, poczucia estetyki małego dziecka. No właśnie, nie pokazujmy schematu, tak jak Kasia Trzynaskiewicz mówi, nie pokazujmy schematu dekoracji. Będą jesienie, tylko pani jesień będzie sukience namalowana, bo tak pani narysowała, a słońce to będzie w rogu kartki wyrysowane, bo taki jest schemat. My musimy pobudzać i pokazywać różne utwory malarskie. Zdejmijmy te biedronki, te liście wykonane przez nas i niech dekorują pracownie dzieci. Zresztą dzisiaj na jednym z portali też mocno tam brałam udział i jedna z pań ze szczecińskiego niepublicznego przedszkola powiedziała, że właśnie u nich nie ma dekoracji pań, robią to dzieci. I rzeczywiście podała link do swojego przedszkola. I fantastyczne rzeczy robią. Malowania na folii, malowania nogami, naciskania właśnie z takimi maluszkami, 3-4-latkami, gdzie się naciska piętami na wadki kosmetyczne, rozgniata się farbę, a potem z tych rozgniecionych farb wymyśla się, co to może być. I to jest piękna jesień, jeżeli dobierzemy tego koloru jesieni. I ten jeżyk z jabłuszkiem, który staje się standardowym i... A jeże nie jedzą jabłek. No pomijając to, że wprowadza się oczywiście w błąd. Ale ładnie wygląda, tak, taki czerwień. Kojarzy się, tak? Natomiast no niestety to jest też tak, że korzystając z tych wzorców sprawiamy, że wszędzie jest tak samo. Tak. I to jest, brakuje nam tej różnorodności. Znaczy wchodząc do przedszkoli, tych takich lat 60. z tym metodyką lat 50. 60. PRL-owskich, to naprawdę te przedszkola na firankach są listeczki jesienią, jakiś jeżyk z jabłuszkiem, pani jesień na tablicy. Kurczę, nie ma w podstawie programowej, mówiliśmy o tym, żadnych informacji na temat, że ma być tablica. Jeżeli pani dyrektor chce, to proszę się zapytać, jaki ma być cel, bo przecież nasze działania ma mieć jakiś cel. Jaki cel ma tablica, która ma wisieć całą porę roku z panią jesienią? Jaki cel jest? Żeby zobaczyć, jak wygląda jesień? No to jest literatura, jak pisze tutaj Kasia. Jest na to muzyka, są spacery. Działajmy z dziećmi, bo nie możemy dawać schematów. My musimy kształtować kreatywność naszych dzieci. Tworząc te wszystkie koszmarki, dajemy im schematy, jeszcze szablony i słyszę ciągle, kto ma szablon na szybę, kto ma znowu jakiś tam szablon i... No, różne tam firmy się zgłaszają, że mają. A może nasi słuchacze, oglądacze mają dostęp do jakiegoś materiału, który znaleźli gdzieś w sieci, który właśnie mówi, w jaki sposób powinniśmy wpływać na estetykę, na to poczucie artystyczne dzieci, również przez właśnie wystrój, przez inspirację. Bo to już jest jakieś gdzieś poezję opracowane. Tak jak my też często widzimy powielanie tej estetyki disneyowskiej. No to jest po prostu też, no... Tak. Słuchajcie, nawet bajki Disneya, jak zobaczycie te, które były 40-50 lat temu, teraz wyglądają inaczej. To już nie jest ta kreska. To już jest zupełnie inaczej to wygląda. Mnie na przykład podłamały na fanpage'ach ogłoszenia, że jakaś pani, która ładniej rysuje, nie wiem, czy to jest pani nauczycielka, czy to jest jakaś pani, która znalazła źródło dochodu, rysuje krasnoludki, grzybki teraz, dary lasu i kto chce, to sprzeda. No kurde, i to wszystko pójdzie do przedszkoli, będzie przywieszone na ścianach. I te dzieci będą miały zawężone poczucie estetyki i będą uważały, że to wygląda tak. Na tą szyszkę. Jakby nie można pójść do lasu i tych szyszek nazbierać i się przyjrzeć i te szyszki w ręku poprzekładać, odcisnąć w plastelinie, czy szyszką malować
na kartonie farbą. I wtedy możemy tą szyszkę poznać z różnych stron. No nie wiem, to są nasze takie rozważania, ponieważ tego się dosyć dużo teraz na fanpage'ach pojawiło. No i ta ogólna radość nauczycieli, że fantastycznie, no bo co one mają zrobić, jak im pani dyrektor kazała, to muszą zrobić, tylko zastanawiam się, po co? No przecież dbamy o to, żeby dzieci się rozwijały, były kreatywne i patrzyły też na otoczenie, które jest przez pryzmat tego, że się zmienia twórczo, a my ich wkładamy w jakiś tam No i tutaj niestety takim działaniem też tłumimy tą autonomię. Tak. A autonomia jest jednym z elementów skutecznej motywacji. Czyli pozostawienie dzieciom możliwości wpływania na wyposażenie, na dekorację ich sali, to jest coś, co będzie motywowało do pracy, dbania o tą salę, bo będą częścią jakby tego wystroju, bo to one zrobiły. Tak więc to też jest dodatkowy element, który można wykorzystać. Czyli mamy nie dość, że fajnie udekorowane sale przez dziecięce prace, to jeszcze i to jest też motywacja, my cały czas jesteśmy w tak, motywacji. Motywację wewnętrzną do tego, żeby dzieciom się chciało to robić, żeby kształtowały swoje kompetencje, bo przecież wy doskonale wiecie, że przez prace plastyczne no, ćwiczy można się. Można wyrażać emocje. Przecież emocje to jest coś, co kształtuje dzieci w przedszkolu. I w szkole o tym nie można zapomnieć. Można właśnie kreatywność. Każdy widzi tą jesień inaczej. To tak jak powiedział Robert, on jest za tym, żeby jesień była mężczyzną. Nie wiem, dlaczego ciągle mają być kobiety. Może zapytać dzieci, jak widzą jesień. Przy naszych spotkaniach mówimy, że to są nasze opinie, nasze obserwacje. Nie traktujcie tego jako prawdy objawione. Natomiast jeśli chodzi o kwestię tą estetyki, to są potwierdzone badania, jak to wpływa na mózg. I to nie jest tylko nasza opinia, my tylko jesteśmy tutaj tubą informacyjną tego, że to jest coś, co wpływa źle na dzieci. I co wy z tym zrobicie, to zostawcie w waszym sumieniu. Nie powinniśmy dekorować sal swoimi pracami nauczycielskimi. Pamiętajcie o tym, że robimy im krzywdę. Nawet jeżeli macie przepiękne biedronki, narobione przez siebie, albo kupione gdzieś, albo wzięte z jakiegoś czasopisma, to tak jak kiedyś Robert powiedział, dlaczego dekorujemy sale dzieciom, w którym one przebywają po 5, 6 godzin, 7 i nie w swoim otoczeniu, tylko w otoczeniu pani. Dajmy poczuć dzieciom, że to one są gospodarzami w tej sali i nie zasłaniajmy się, że rodzice chcieliby zobaczyć i rodzice tego nie widzą. Rodzice zobaczą. Trzeba wytłumaczyć, o co chodzi. Jak przyjdą na zebranie, to obejrzą. Potem zmienicie, czy te tablice rzeczywiście gazetkowe, w cudzysłowie, muszą być, że jest jesień, kurde, to zróbcie na zasadzie projektu, robiąc kolejną element tygodnia i doklejajcie to, co robią z dziećmi i powstanie wam po całym dziale jesieni, powstanie wam piękna tablica gazetkowa podsumowana razem. Czekam na pomysły, co można zrobić w sali z dziećmi, jeżeli ktoś robił. Pozdrawiamy. Powiedzcie, co sądzicie na temat właśnie tych dekoracji jesiennych, jak powinna wyglądać jesień? Może zbliża się jesień, koleżanki zaczynają pracę, jak powinniśmy tworzyć jesień w sali? Ktoś znajdzie jakiś artykuł na temat wpływu estetyki dekoracji robionych przez nauczycieli na rozwój małego dziecka, może jest coś takiego, tak, to wklejajcie. No i wyzywam na pojedynek Roberta Halika, żeby kurde się tym zajął, na łamach tak, swojego tak, czasopisma. Oczywiście zachęcamy do tego, tak, bo jesteśmy przekonani, że jest to ważne, aby też dać argumenty nauczycielom w rozmowie z rodzicami. I dyrektorom, tak, jeżeli mają nauczycielki, które nie chcą się rozstać z reliktem dziękujemy za dzisiaj. Obiecujemy, że live'y nie będą już trwały godzinę. Tak, czyli za tydzień się spotykamy. Z jakim tematem? Czekamy na wyzwanie, na wpis w komentarzach, jaki temat za tydzień. Natomiast najbliższy wtorek, czyli 8, skoro świt, o 12 w nocy startuje nowy odcinek podcastu. Naszym gościem jest Włodzisław Kuzitowicz, zasłużony legenda, wychowawca. Nie lubi, jak się mówi na niego, pedagog, bo pedagog mu się kojarzy z takim naukowcem. Ale o tym wszystkim osoba usłyszycie, o jego historii, jak praca w różnych miejscach wpływała na niego. Jak zmieniał edukację. Zmieniał edukację. I zmienia.
Nadal. Nie nadal, ponieważ nadal pisze na temat edukacji. Jest redaktorem. Redaktorem takiego internetowego czasopisma Obserwatorium Edukacji, ale o tym wszystkim też na planiedaltońskim.pl będzie i też na naszym fanpage'u Plan Warto Daltoński. Warto posłuchać Włodzisława, bo to jest chodząca historia edukacji. Też pozdrawiamy. Dziękujemy tutaj dzisiejszym naszym zdajmy sobie sprawę z tego, że tak. Nie wszyscy oczywiście no tak oglądają online. Ale zależy nam na tym, żeby z naszymi pomysłami, przemyśleniami tak, staramy się, żeby te live były co tydzień. Natomiast podcasty co dwa tygodnie. Mieliśmy przeurocze spotkanie ostatnio z Magdaleną Anuszczyk Niedźwiecką i właśnie o stylach uczenia się mówiliśmy i będzie kolejny. Ale to już będzie we wrześniu. Tak jest. Po drodze jeszcze będą dwa spotkania, czyli Magda będzie za 8 tygodni. Za 8 tygodni, ale niesamowita kobieta. Naprawdę niezłomna. Dziękujemy Wam serdecznie za dzisiaj. Do usłyszenia. Do usłyszenia, do zobaczenia. I przepraszam za te za okulary. Na początku. Co się nagrywały. A, ale to fajne, musimy to potrenować potem jeszcze. To cześć, pozdrawiam. Cześć, do zobaczenia.